Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok. Witam Państwa, Lech Pilarski w naszym programie o tragicznych wydarzeniach lutego 1943 roku, mija właśnie 80. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń. Chodzi o... Rozpoczęcie długofalowej akcji niszczenia getta, likwidacji tych wszystkich, których w getcie zgromadzono. O tych wydarzeniach rozmawiam z Magdaleną Dzienis-Todorczuk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Panią. Dzień dobry. Zacznijmy od początku, bo te tragiczne wydarzenia zaczęły się już w kilka dni po zajęciu Białego Stoku przez Niemców w czerwcu 1941 roku. 26, 27, 28 czerwca to już pierwsze pogromy, a potem. Zaczęła się taka codzienność mieszkańców żydowskich, mieszkańców Białego Stoku. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku wojska niemieckie wkraczają do Białego Stoku 27 czerwca. Jest to pierwsza odsłona dramatu, który przez najbliższe lata będzie dotykał ludność żydowską. 27 czerwca 309 batalion policji dowodzony przez majora Ernsta Weissa dokonuje spalenia wielkiej synagogi. Ta wielka synagoga znajdowała się przy ulicy Suraskiej w dzielnicy żydowskiej i Szulchow tak naprawdę do dzisiaj. Nie wiemy, ilu Żydów spłynęło w tej, w tej Różne świątyni. Są tutaj tak, szacunki, mówi się o Mówi się około 600 800, 800 mężczyzn i chłopców żydowskich zostało przez Niemców zapędzonych do świątyni świątynia została zamknięta i podpalona. Zostały z niej tylko zgliszcza i metalowa kopuła, ale tego samego dnia Niemcy rozstrzeliwali również Żydów właśnie w tej, w centrum miasta, w centrum Białego Stoku, w tej dzielnicy. Żydowskie i łączna liczba ofiar 27 czerwca to jest najprawdopodobniej około 2000, 2000 ofiar. I to nie koniec, ponieważ kolejne dni to kolejne prześladowania. Mamy 3 lipca 1941 roku, kiedy to Niemcy w, na Pietraszach dokonują, dokonują mordu na około 300 żydowskich mężczyznach. Później mamy 11-12 lipca. Znowu Pietrasze, liczba ofiar żydowskich to jest ponad, mówi się, 2-3 tysiące zamordowanych, zamordowanych przez Niemców. Więc już te pierwsze dni od wkroczenia, od wkroczenia Niemców na, teren, na tereny przedwojennego województwa białostockiego do, do Białego Stoku są bardzo tragiczne dla, dla ludności żydowskiej. I wtedy no, rozpoczęło się już takie totalne prześladowanie, to znaczy zmuszono mieszkańców żydowskich Białego Stoku do nałożenia gwiazd, przyszycia sobie specjalnych gwiazd, codzienne szykany, i to sfinalizowało się w momencie, kiedy podjęto decyzję o utworzeniu getta w Białym Stoku. W 1941 roku. Rozporządzenie o tym, że Żydzi mają być oznakowani, że mają nosić przyszyte gwiazdy Dawida na swoim ubraniu wydane zostało przez władze niemieckie w Białymstoku 8 lipca 1941 roku. Ten okres właśnie do sierpnia 1941 roku to jest okres, kiedy nad okupowanymi teraz terenami przedwojennego województwa białostockiego władze sprawują cały czas niemieckie władze wojskowe. 26 lipca 1941 wydane zostaje rozporządzenie, że Żydzi mają się przenieść do specjalnie dla nich wyznaczonej dzielnicy kwadratu miasta znajdującego się w centrum. Można powiedzieć, że to było tak mniej więcej w, w kwadracie ulic Lipowa, przejazd Sienkiewicza, Sienkiewicza-Poleska. Dano Żydom zaledwie pięć dni na spakowanie całego swojego dobytku, na... Znalezienie miejsca zamieszkania, przeniesienie się, przeniesienie się do getta i już 1 sierpnia 1941 roku bramy getta zostały zamknięte. To getto nie było ogrodzone tak jak na przykład getto warszawskie murem. Ogrodzeniem, jeżeli można tak powiedzieć, getta były przede wszystkim ściany i ściany kamienic, ale także zbudowany drewniany płot. Do getta prowadziły trzy bramy. Jedna z nich znajdowała się, można powiedzieć, naprzeciwko i, tak, na, można powiedzieć, że naprzeciwko dzisiejszego hotelu Crystal. To była główna brama, główna brama do getta. Taką bramą, która bardzo negatywnie kojarzyła się i kojarzy się, to była e, brama przy ulicy Sienkiewicza, ponieważ tą, tą bramą wyprowadzano transporty Żydów do wagonów na dworzec Poleski, skąd odjeżdżały do, m, do obozów, e, obozów zagłady. W getcie działały różnego rodzaju zakłady, warsztaty, fabryki. E, za chwilę do tego, jeśli pani mhm. pozwoli, Widzimy, ale ten kwartał miasta wydzielony. Na potrzeby utworzenia getta, to nie była zbyt duża część Białego stoku Ilu ludzi tam zgromadzono, wciśnięto? W międzyczasie musimy dodać, że wszyscy Polacy, wszystkie osoby innej narodowości, nie tylko polskiej, musiały się z tego kwartału wyprowadzić. Dokładnie tak było. Osoby, które posiadały mieszkania w tej, w tym wyznaczonym na tą specjalną dzielnicę żydowską obszarze miasta musiały opuścić swoje, swoje miejsca. miejsca Zamieszkania i znowu, to są, znowu poruszamy się tylko i wyłącznie w, w, w sferze, w sferze domysłów. domysłów, szacunków. Najprawdopodobniej w momencie, kiedy zamykały, się, kiedy zamykały się bramy getta, to w getcie było 40 do 50 tysięcy osób narodowości żydowskiej. Później, oczywiście, kiedy mamy listopad 1942 i likwidację gett na prowincji, o czym pewnie za chwilkę troszkę więcej powiemy, prawdopodobnie ta liczba osób osadzonych w getcie zmieniła się i historycy przyjmują, że przez cały okres istnienia getta, w getcie mogło przebywać od 40 do 60 tysięcy osób. Wspominała Pani o tym, że to getto miało specjalne funkcje, bo ten kwartał wydzielony pod getto to było specyficzne miejsce Białego Stoku, tam było sporo zakładów i wszyscy Żydzi, którzy byli w getcie musieli pracować, żeby dostać jeść. Jak nie pracowali, nie dostawali. Dokładnie w getcie funkcjonowały warsztaty pracujące na potrzeby Niemców, głównie na potrzeby frontu, frontu Wschodniego, ale także warto pamiętać o tym, że codziennie poza bramy Getta do pracy wychodziło od 5 do 6 tysięcy Żydów, którzy pracowali różnie, czy to w majątkach niemieckich dookoła, dookoła Białego Stoku, czy przy brukowaniu, oczyszczaniu, oczyszczaniu ulic. Warto powiedzieć też o tym, że już 3 sierpnia 1941 roku zostało wydane zarządzenie, Mówiło, iż getto mogą opuścić tylko ci Żydzi, którzy posiadają przepustki na wyjście poza getto, czyli między innymi do pracy. Każde inne opuszczenie tej zamkniętej, wydzielonej dzielnicy karane było, karane było śmiercią. Dwa tygodnie później wyda, władze niemieckie wydały kolejne rozporządzenie, które w ogóle za zabraniało ludności żydowskiej dokonywania zakupów po stronie arejskiej poza, poza murami getta, więc nawet ci Żydzi, którzy byli pędzeni do pracy poza getto nie mogli, nie mogli w jakikolwiek sposób zdobyć żywności, by by, by przynieść ją do, do tej do getta. Czyli terror, głód, no bo ci wszyscy, którzy nie pracowali, jak słyszeliśmy, nie mieli nic do jedzenia, był przemyt, jak to zwykle w takich sytuacjach, ludzie sobie zawsze potrafią radzić. A ta codzienność to była praca, praca, no i oczywiście poszukiwanie żywności. Praca, poszukiwanie żywności, ale warto też pamiętać o tym, że w, życie w getcie starano się e, zorganizować w miarę normalnie, więc e, próbowano zorganizować szkolnictwo, żeby, e, żeby uczyć e, tą młodzież. Tutaj między innymi warto wymienić nazwisko Pesacha Kapłana. E, funkcjonowały szpitale, funkcjonował dom starców, e, funkcjonowały ochronki, e, no, funkcjonował Judenrat. Jeden rad powołany został już 27 czerwca, bo w momencie, w którym Niemcy wkroczyli do Białego Stoku, to wezwali do siebie doktora, doktora Gedaliego Rozenmana, czyli um, naczelnego rabina gminy żydowskiej w Białym i nakazali mu utworzenie Rady Żydowskiej, złożonej z 12 Żydów. Potem jeszcze do tej rady dołączono kolejne 12 osób. I właśnie um, przewodniczącym tej rady został doktor Gedali Rosenman, ale um, miał on swojego zastępcę Efroima Barasza, który tak naprawdę był organizatorem, organizatorem życia. życia żydowskiego, żydowskiego w Gadcie to on y przy, otrzymywał rozkazy przekazywane przez Niemców, to on musiał dopilnować wypełnienia tych e, nałożonych na getto. Czy to podatków, czy to kontrybucji, czy wyznaczenia jakiegoś dodatkowego kontyngentu e, ludzi, do ludzi do pracy. Dokładnie tak. Czyli to życie jakieś, co by próbowano w tych tragicznych okolicznościach zorganizować. A za chwilę opowiemy państwu o e, najbardziej tragicznych wydarzeniach związanych z historią białostockiego getta i nie tylko, także get, które były zorganizowane poza białym stokiem, w okolicach białego stoku, te wydarzenia rozpoczęły się w listopadzie 1942 roku. Przypomnę, naszym gościem jest Magdalena Dzienis-Todorczuk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Listopad 1942. Podejmowana jest decyzja o tym, że małe getta, których było bez liku tutaj w okolicach Białego Stoku, i nie tylko, bo Grodno i inne miejscowości. Zostaną zlikwidowane i pozostanie w gruncie rzeczy tylko jedno. To getto największe w Białymstoku. Dokładnie. Mówiliśmy o getcie w Białymstoku, ale warto pamiętać, że tak jak wspomniał pan redaktor, getta utworzone zostały w ponad 30 innych miejscowościach naszego przedwojennego województwa białostockiego, które w okresie okupacji nosiło nazwę Becirk Białystok, czyli okręg, okręg Białystok. To była część specjalnie wcielona do Rzeszy. Tak, to była. Czy pod Czemu? zarządem. Tak, tak. Rzeszy. To była taka w pewien sposób autonomiczna jednostka administracyjna. Na jej czele stał Erich Koch, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Adolfa Hitlera. Jednocześnie był on nad prezydentem Prus Wschodnich czy komisarzem Rzeszy dla okupowanej, dla okupowanej Ukrainy. I w nocy z 1 na 2 listopada 1942 roku rozpoczyna się akcja wywozu ludności z gett. Getta zostają okrążone. Żydzi mają, mają albo nie mają, bo to też w zależności od miejsc czas na spakowanie swojego dobytku, zostają załadowani na podwody i wywiezieni do obozów przejściowych. Takich obozów przejściowych było pięć. W Kiełbasinie Podgrodnym, w Boguszach koło Grajewa, tutaj w Stoku, w koszarach X Pułku Ułanów, podobnie w Zambrowie, e, też również w koszarach został stworzony ten obóz przejściowy i w Wołkowysku. I ci Żydzi, którzy zostali przywiezieni do tych obozów specjalnych, przebywali tam nawet kilka tygodni, ponieważ wywóz do obozów zagłady, głównie do Treblinki, ale także do Auschwitz. E, trwał od listopada do stycznia 1943 roku. W tych obozach przyjściowych Żydzi zostali umieszczeni w jakichś ziemiankach wykopanych w ziemi, bez, bez jedzenia, bez. To jest jesień, listopad i, i zima. zima, mrozy, bez, bez zapewnienia im odpowiedniego miejsca nie wiem, zamieszkania, przebywania w głodzie, chłodzie. Szerzyły się epidemie różnych chorób zakaźnych, śmiertelność była ogromna. Niemcy przeprowadzali i też egzekucje w tych, w, tych, w tych obozach przejściowych. I tak jak powiedziałam, one były te obozy stopni były stopniowo likwidowane. W styczniu 1943 roku e, zlikwidowano jeszcze między innymi getto w Krynkach, getto w Jasionówce, getto w Próżanie, których nie ruszono w listopadzie 1942 roku. Ale nie ruszono z jednego powodu, bo te małe getta, chociażby w Krynkach, to były miejsca, gdzie produkowano czy obuwie, czy inne artykuły. Bo tam był taki lokalny przemysł. Pojawia się też jeszcze jedna um, hipoteza. Je, hipoteza, że było to też związane z brakiem możliwości transportu. Bo weźmy pod uwagę, że to jest okres, kiedy e, to jest grudzień. Tak? Część e, żołnierzy niemieckich bierze na przykład urlopy na czas Nowego Roku. Więc oni wracają do swoich rodzin. Trzeba również ich przewieźć. Więc pojawia się, przetransportować do Trzeciej Rzeszy, pojawia się też problem z e, transportem. Więc to też był jeden, jeden z, z powodów. powodów. Że odsunięto e, tę tak, po styczniu 1943 funkcjonują tak naprawdę getto grodzieńskie, stopniowo likwidowane od listopada 1942 roku i getto białostockie nietknięte, do którego w międzyczasie przybywają uciekinierzy z tych get rozrzuconych w terenie, na terenie przedwojennego województwa białostockiego. I getto grodzieńskie, tak jak powiedziałam, likwidowane jest stopniowo od listopada. Kolejna duża akcja miała miejsce dokładnie 80 lat temu, bo 14 lutego 19 1943. getta wywieziona zostaje, z getta grodzińskiego wywieziona, wywieziona zostaje grupa ponad 4 tysięcy Żydów. Ostatnią grupę ponad tysiąca osób wywozi się do getta w Białymstoku 12 marca 1943 roku i od marca na terenie przedwojennego województwa białostockiego funkcjonuje już tylko i wyłącznie utworzone przez Niemców to getto, getto w, w Białymstoku. Już też po tej właśnie pierwszej akcji likwidacyjnej z lutego 1943 43. 5 lutego rozpoczęła się akcja likwidacyjna w białostockim getcie, ale ona nie była akcją totalną. Ona nie miała na celu kompletnie zlikwidowania tej jednostki represyjnej, która funkcjonowała w naszym mieście. Tak, 5 lutego 1943 roku o godzinie 3.30 do getta wkraczają, wkraczają oddziały niemieckie, które które przystępują do wywożenia mieszkańców. E Dyskusja dotycząca likwidacji getta w Białymstoku toczyła się na najwyższych szczeblach władz, władz niemieckich. Władze niemieckie dążyły do likwidacji getta. Lokalne władze, niemie, władze niemieckie tutaj na terenie Becirk Białystok sprzeciwiały się temu. Między innymi dr Wilhelm A. Altenloch, który był szefem tutaj Służby Bezpieczeństwa, był przeciwny likwidacji tego getta. Twierdząc, że właśnie w momencie, w którym to getto zostanie zlikwidowane, to zostanie zlikwidowane to zaplecze e, e, gospodarcze. gospodarcze dla Czyli e, frontu. Czyli on nie miał żadnych humanitarnych odruchów? Nie, nie, nie. nie, nie. nie, nie, nie. Całkowicie nie, Dokładnie, dokładnie. Tutaj nie chodziło o ratowanie ludzkiego życia, tylko o e, zaopatrzenie frontu III Rzeszy. Tłumaczył to między innymi tym, że na przykład w Białymstoku funkcjonuje e, pralnia, która e, obsługuje cały front wschodni. I w momencie, w którym jej nie będzie, to tę e, bieliznę e, mundury żołnierskiej, trzeba będzie wysłać do Hanoweru, a to będzie dodatkowy problem, więc to nie, nie, broń Boże tutaj nie było żadnej takiej kwestii, e, kwestii moralnej, kwestii uratowania, tylko e, kwestie gospodarcze i potrzeby III Rzeszy decydowały, ale właśnie e, zapadła decyzja, że jednak e, przynajmniej częściowo tą ludność żydowską z getta e, trzeba, e, trzeba e, wywieźć i e, między innymi wiemy z pamiętników, które się zachowały Mordechaja, Tenenbauma, Tamarofa, że 4 lutego 1943 roku Efroim Barasz tak przynajmniej przekazał Mordechaiowi, Tenenbaumowi, władze niemieckie początkowo żądały, Efraim Barasz przekazał Tenenbaumowi, że władze niemieckie początkowo żądały wydania 7, ponad 17 tysięcy Żydów, ale zgodziły się na trzy transporty po 2100, po 2100 osób. I tak jak powiedziałam, akcja rozpoczęła się, rozpoczęła się 5 lutego. O godzinie 3.30 do ludności żydowskiej dotarły te informacje, więc część ludności ukryła się w wcześniej przygotowanych schronach, ukryła się na przykład w warsztatach czy zakładach funkcjonujących na terenie getta, licząc, że skoro będą w miejscu pracy, to nie zostaną, nie zostaną wywiezieni. wywiezieni. I cała akcja trwała do 12 lutego 1943. W dniach 6-8 luty odjechały dwa transporty z ludnością żydowską do Auschwitz, a w od 9 do 12 lutego wyjechały trzy transporty ludności żydowskiej do, do, do obozu zagłady. W, wywiezione zostały, została wywieziona ludność do obozu zagłady w Treblince. Oczywiście Niemcy... Niemcy, dokonując przeszukiwań getta, wyciągając Żydów z, z, z kryjówek, dokonywali mordów, więc w getcie w tych dniach od 5 do 12 lutego zginęło od 900 do 1000 Żydów, a do obozów zagłady wywieziono zostało najprawdopodobniej od 10 do 12 tysięcy Żydów. I tutaj z tą akcją lutową wiąże się pod postać Itzhoka Malmeda, którego, którego tablica, tablica pamiątkowa go upamiętniająca znajduje się właśnie na ulicy Malmeda. Kiedy Niemcy przystąpili do przeszukiwania kamienicy, w której mieszkał przy ulicy Kupieckiej 29, on oblał kwasem solnym jednego z funkcjonariuszy Kripo. Ten postrzelił śmiertelnie drugiego żołnierza, żołnierza niemieckiego. W powstałym zamieszaniu Ishok Malmet oddalił się, ale Niemcy wzięli około 100 zakładników i zażądali, że jeżeli Ischok Malmed nie zjawi się, to oni zostaną rozstrzelani. Itzhock Malmet zgłosił się do władz niemieckich, został powieszony właśnie 8 lutego 1943 roku przed tą kamienicą przy Kupieckiej, gdzie znajduje się tablica go, go upamiętniająca, a Niemcy i tak zabili tych 100 zakładników. To był początek likwidacji, potem była chwila spokoju i ostateczny finał Tragiczny finał białostockiego getta nastąpił w połowie sierpnia 1943 roku. Po tej akcji likwidacyjnej najprawdopodobniej w getcie zostało około 30 tysięcy Żydów. I tak, 15 sierpnia 1943 roku getto zostało okrążone przez wojska niemieckie. Żydom powiedziano, że będą przesiedleni do obozów w Lublinie w tym się też e, ruch oporu, który powstał, po, powstał w Getcie i na czele którego stał wspomniany przeze mnie już wcześniej Tenenbaum Tamarow, e, a także jego zastępca Daniel Moszkowicz przystąpili do e, próby oporu zbrojnego, która ze względu na przewagę Niemców wskazana była na, e, na, e, porażkę. na, na porażkę, na niepowodzenie. E, już 18 sierpnia 1943 roku Niemcy odnaleźli w schron przy ulicy Czystej, w, niej, w nim 70. Dwóch, dwóch bojowców, których rozstrzelali. Oni są pochowani na cmentarzu żydowskim przy ulicy, przy ulicy Żabiej. Również 20 sierpnia zdobyli, można powiedzieć, został zdobyty, padł ostatni punkt oporu w, w Getcie, czyli szpital przy ulicy Fabrycznej. Przywódcy powstania Morte Heitenenbaum-Tamarow i Daniel, Daniel Moszkowicz najprawdopodobniej popełnili, popełnili samobójstwo. W sierpniu 1943 roku mieszkańcy Getta Wywiezieni zostali do obozu zagłady głównie w Torblińce, ale także część trafiła do wywieziona została do obozu e, Auschwitz. No i w ten sposób nastąpił tragiczny finał mieszkańców żydowskich Białego Stoku. Tak po tym, niewiele osób pozostało. Tak, po, po tym, tej, dużej, tak, po tej dużej akcji najprawdopodobniej w Getcie pozostało około tysiąca osób, które przez Niemców zostały używane do prac porządkowych, do uprzednięcia gruz, do uporządnięcia zwłok, do uporządkowania tego terenu, by znowu móc go przeznaczyć pod dzielnicę mieszkaniową dla, dla innych, innych osób, przecież przez cały. Jesień trwało wyciąganie Żydów z, przez Niemców z różnych schronów, wcześniej przygotowanych, przygotowanych kryjówek. Ostatni ci, którzy zostali odnalezieni przez okupanta niemieckiego, trafiali, albo na miejscu byli rozstrzeliwani, albo trafili do więzienia w Białym Stoku. Ostatni transport ludności żydowskiej do obozów zagłady odjechał 21 listopada 1943 roku. I tak naprawdę to był koniec społeczności żydowskiej naszego miasta. Przez wieki tutaj wcześniej mieszkającej i żyjącej. Naszym gościem była Magdalena Dzienis-Todorczuk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie Lech Pilarski. Do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.